Hejka kochani, ja jestem Waldi. Znowu jestem głodny, a więc ruszamy w trasę. Dzisiaj wiatr mamy zachodni, zatem ruszamy na zachód w stronę Manchesteru. Znaleźliśmy świetne miejsce. Miejsce się nazywa Donner House. Spójrzcie, tak to wygląda. Mają świetne recenzje. Ocena 4,5 na 367 opinii wszystkich zjadaczy kebabów. Asystencie, przyprzetę czoło. No bycie youtuberem no nie jest lekkie, nie jest lekkie. A więc ruszamy na Manchester. Zostańcie z nami. Hejka kochani, tu wasz ulubiony youtuber Happy Waldi. Dotarliśmy do Manchesteru. Donner House znajduje się tuż za rogiem. Także wypijemy piwko i lecimy na miejsce, nie? Hej kochani, dotarliśmy właśnie na miejsce. Donner House. Tutaj się dzieją piękne rzeczy. Ej, no miejsce jest świetne. Jesteśmy w samym centrum Manchester. Zamawiamy jedzenie. No nie mogę się doczekać, bo naprawdę wszyscy wygadają to tak radośnie. Jedzenie pachnie już niesamowicie. Także tak, zamawiamy i zaraz wam to pokażemy wszystko, jak to wygląda. Słuchajcie, chodźmy. Kebabowy Eden. Naprawdę, jak to pachnie. Z kolendra nawet. Spójrzcie, do kawałki kolendry. Serek feta, pomidorek, cebulka, sałatka. I uczymy się ten doner, zobaczcie, jak to wygląda. Ale jak pachnie, to jest fenomenalny kebab. Fenomenalny kebab. Zanim jeszcze zaczniemy, to chcę wam pokazać, jaka ta bułka jest puszysta. Zobaczcie. Widzisz, jak ona jest puszysta? Zobaczcie. Spójrz, jak ona jest puszysta. Oh my god. Man in heaven. To wygląda wspaniale, tyle mogę powiedzieć, jak podane w ogóle, zobacz. Ekskluzywne jedzenie, to co drugie. Najlepszy apetyt, gin and tonic. Pierwszy kes. Słuchajcie, jedzenie było wspaniałe. Fenomenalne. Jestem może trochę wstawiony, już wiadomo. Gin, tonik, piwo i tonik. Polecam, naprawdę miejsce jest świetne. Bułeczka. Bułka była wypiekana na miejscu. A mięso? Mięso było soczyste. Idealnie przysmażone. Sosiki, wszystko było naprawdę super. Nie wiem, jak to określić, bo nadal jestem pod ciężkim wrażeniem. Po ostatniej przygodzie Istanbul, kebab w Leeds, to naprawdę zabrakło mi słów.